archeologia. Z tej ziemi Irlandia. Proszę pokoiku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj rozpoczniemy cykl o średniowiecznym mieście. Jak wiemy, Dzida składa się z Przeddzidzia, Śróddzidzia i Zadzidzia. Staromiejski zespół bramny jest jeszcze prostszy w swojej konstrukcji i składa się z Przedbramia i Bramy. Za nami Barbakan, St. Lawrence Gate, Barbakan, czyli inaczej Przedbramie. Dzisiaj wejdziemy do Barbakanu. Zapraszam. Barbakan jest to średniowieczna budowla obronna stojąca przed linią murów obronnych. Bardzo ważny element fortyfikacji miejskich, połączony z bramą za pośrednictwem ufortyfikowanego przejścia. Barbakan spełniał kilka funkcji. Poprzedzał wejście do bramy, utrudniał zdobycie jej, a co za tym idzie zdobycie miasta bądź zamku. Ze względu na to, iż wybudowany był przed linią murów obronnych, umożliwiał ostrzał boczny, flankowy. Ponadto dzięki Barbakanowi załodze łatwiej było robić wypady na przedpole celem nękania oblegających. Znajdujemy się po stronie polnej Barbakanu, widok na elewację wschodnią. Omówimy sobie poszczególne elementy, które możemy zaobserwować w konstrukcji. Pierwsze co trzeba wiedzieć, że poziom gruntu w średniowieczu był niższy o około 1 metr, przez co Barbakan był wyższy. W chwili obecnej ma około 20 metrów wysokości. Pierwszy element to jest łuk. Średniowieczny, oryginalny łuk nad portalem, a nad łukiem otwory strzelnicze. Ogólnie brama jest sklepiona kolebkowo. Kolejny ciekawy element, jaki możemy zaobserwować, to tak zwana prowadnica. Wgłębienie w obwodzie bramnym służyło do stabilizacji ruchu pionowego brony. Brony, czyli kraty, która utrudniała dostanie się do Barbakanu. Do wież można było się dostać za pomocą takich oto portali. Sklepienie wykonane łukowe, wykonane z szarogłazu, ościeża z kamienia wapiennego. Na przeciwlegle siebie usytuowane wejścia do wież. W tym miejscu znajdowała się fosa. Nad tą fosą był zwodzony most. Była to sucha fosa i nad fosą przebiegał most, który był ufortyfikowany po obu stronach kamiennym murem, tak zwana szyja. Skąd wiemy, że tutaj był most? Ano wiemy między innymi stąd, że znajdują się maculce w licu Barbakanu, czyli otwory, przez które przechodziły liny bądź kraty, które obsługiwały most. Barbakan posiada 4 kondygnacje. Przy ziemię sklepione łukowo jest to łuk postśredniowieczny, nowożytny. Przy ziemię oraz ganek bojowy. Pierwsze 2 kondygnacje pochodzą z XIII wieku. Kolejne 2 kondygnacje z XV wieku. Krenelarz to jest liczona osobno kondygnacja wieńcząca Barbakan. Tam znajdował się ganek bojowy. A skąd wiemy, że tutaj znajdowała się brama? Ano mamy pozostałość średniowiecznego muru około 2 metry szerokości. Jak na warunki średniowiecza był to mur średniego rozmiaru, ale wytrzymał oblężenie wojsk króla angielskiego Edwarda II Bruce'a w 1317 roku. Ciąg dalszy muru to mamy tak zwane arkadowanie. Tutaj znajdowały się stajnie dla koni. Barbakan w Drohedzie nazywa się St. Lawrence Gate, czyli Brama Świętego Ławrzyńca, ale wiemy, że to jest przedbramie i jest jedynym takim barbakanem, który w całości zachował się w Irlandii. Barbakan jest zamknięty dla zwiedzających tylko raz w roku w czasie Festiwalu Sztuki, cyklicznej imprezy, jaka odbywa się w mieście. Miejsce to udostępnione jest dla zwiedzających, ale warunek jest taki, że trzeba odpowiednio szybko, czyli zaraz po ukazaniu się oferty, zarezerwować sobie bilet na to wydarzenie. Po kilku latach w końcu udało mi się ten bilet zarezerwować i byłem szczęśliwcem, który zwiedził wnętrze Barbakanu. Nie są to idealne warunki do kręcenia. Możemy sobie wyobrazić, że w tych wąskich przejściach, korytarzach, gankach, klatkach schodowych był naprawdę duży ścisk. Najważniejsze, że nikt nie wypadł przez te sznurki w czasie zwiedzania. Do wnętrza wieży dostajemy się z parteru poprzez drzwi znajdujące się naprzeciwko siebie. Drzwi prowadzą do komór na parterze i klatek schodowych. Od drzwi do klatki schodowej prowadzi krótki, dwumetrowy korytarz o sklepieniu odwróconej litery V. Klatki schodowe od parteru do pierwszego piętra mają wąskie przejścia z nadprożem. Klatka schodowa prowadzi do niewielkich drzwi o sklepieniu ostrołukowym bezpośrednio na ganek bojowy. Znajdujemy się na drugiej kondygnacji, na którą prowadzą drzwi o sklepieniu łukowym. Jest to poziom ganku bojowego, a we wschodniej ścianie Barbakanu możemy zaobserwować liczne przeprute otwory strzelnicze, które znajdują się na różnych poziomach. Ponad nimi, to już jest na trzeciej kondygnacji, znajduje się otwór, który jest obramowany z szarego piaskowca sprowadzonego z Bristolu, z Wielkiej Brytanii, tak zwane okno z Dundrum. Ponad nim znajduje się wykurz, który służył do rażenia wroga znajdującego się poniżej w ciasnej przestrzeni. Od strony miejskiej znajdował się krenelarz złożony z dwóch merlonów z widokiem na Lawrence Street, jedną z głównych ulic miasta. Na trzeciej kondygnacji znajdował się drewniany ganek bojowy, który pierwotnie łączył obydwie wieże. Jeden z licznych otworów strzelniczych, widok w kierunku wschodnim, stamtąd obawiano się największego niebezpieczeństwa. W momencie, kiedy atakujący znajdowali się na wyższym poziomie, zdobyli część wieży, narażeni byli na ataki z tego oto wykusza, Murdred Hall w języku angielskim, w języku polskim mordownia bądź kaszownik. Kaszownik od wrzącej kaszy, która mogła być spuszczana na głowy napastników. Spuszczano również wrzącą smołę, gorącą wodę oraz ciężkie kamienie. Otwór pułapka, jeden z elementów systemu obronnego Barbakanu. Na czwartą kondygnację, galerię obronną, dostajemy się za pomocą spiralnej klatki schodowej wbudowanej w grubość muru, znajdującej się w wieży południowej. Na szczycie ostatniej kondygnacji utworzono pomost bojowy z krenelarzem, blankami. Wieża południowa posiada 6 merlonów, z których 4 mają przebite u swoje podstawy otwory strzelnicze. Dostęp do wieży północnej prowadził przez korytarz z chroniącym go krenelarzem wsparty na późno-średniowiecznym łuku. Po każdej stronie przejścia znajdują się 3 myrlony, z których żaden nie jest przebity. Wieża północna otoczona jest 7 myrlonami, które również nie posiadają otworów strzelniczych. Górna część wieży pełniła również rolę punktu obserwacyjnego z rozległym widokiem na miasto oraz przedpole. Barbakan umożliwiał obserwację od strony wschodniej w kierunku Morza Irlandzkiego, stamtąd spodziewano się floty inwazyjnej. W momencie, kiedy nastąpił desant, Barbakan był również pierwszym punktem oporu. Najprostsza, najbliższa droga bezpośrednio z morza prowadziła w kierunku St. Lawrence Gate. I prawdopodobnie tutaj wojska obronne musiały odeprzeć pierwszą falę ataku. Na obydwu wieżach dzieła obronnego zainstalowano także liczne odpływy pozbywające się nadmiaru wody deszczowej. Woda nie mogła lać się na głowy wchodzącym do przedbramia, z tego powodu drenaż skierowany jest na strony boczne poszczególnych wież. Na zakończenie irlandzka tradycyjna muzyka, Music at the Gate, każdy może przyjść i zagrać. Piękne jest to, że tą tradycyjną irlandzką muzykę wspólnie grają ze sobą różne pokolenia. Zapraszam do posłuchania. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz Księga Polskich Przysłów, czyli Owidiusz. Co wam Owidiusz chciał powiedzieć? Kto dniem sądzi, subskrybuje, ten i w nocy nie pobłądzi.